Matko, co te świnie w ogóle ze sobą robią? Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Patrzę. Zaczynamy. Dobra. Przechodzę na, już na tryb live'owy. A my się nie odzywamy. To świnie. Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Czy było słychać intro? No właśnie, tak mi się wydaje, że i chyba intro nie poszło. A czy słychać chłopaków? Dobry, jesteście może? Halo, halo? Halo, halo. Jesteśmy. Dobry. My jesteśmy, ale czy słychać? Tak, no to przynajmniej dobrze, że chłopaków słychać. Witam was bardzo serdecznie. Ze mną oczywiście Damian, Paweł i Rafik. Witam siema, bardzo serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. A mamy rozkminkę, co te świnie robią. No właśnie, na te świnie nie spoglądać, bo one jakieś dziwne rzeczy odprawiają. Kurde, życie, no żyzna taka ja, no. Cześć Marecki, Maciek. Rafika już przywitałem, Pawła. Tak. A słyszycie grę? Z grą jest wszystko ok? Dobra, spokój. Rafik, co ty z tymi świniami robisz? Kurczę, odgoniłem. Nie było słychać tego. A to jest stekłe? Ja muszę zobaczyć, czemu nie słychać, kurczę. Intra. Ja na chwilkę nie... Przepraszam, ale się przejdę na usterkę. Bo muszę tutaj pogrzebać. To się... Kurde, jak dużo skóry i mięsa z takiej świnki małej. Zabiłeś świnie? No. Jak mogłeś świnie zabić? No to jest oskurowałem. To jest ta, którą żeśmy ostatnio zaciukali. No właśnie. Aha, to sorry. Czekajcie jeszcze, zobaczę. Sorry? Ej, Damianowi żeś nogę złamał. Rękę. No wszystko. Dobra. Zaraz wracam. Czekajcie, uratuj, zaraz wracam. Damianka. Teraz macie ten... Dobra, i wezmę ostatniego jeszcze tipli tutaj. Czekajcie. No właśnie, nie działa dźwięk, coś. Fuck. Czy nie będzie dzisiaj donate'ów słychać? Donate'ów nie musi być słychać. O, dałem donate'a. No, dałeś donate'a, bardzo dziękuję. Kogoś słyszę. Tak, donate'a. Pod oknem tutaj, kurczę mi. Ludzie gadają. A nie, to nie ten, to nie Wokie, to ktoś kogoś u was słychać. Nie, to może u Rafika. Rafik gościa ma. A myślałem, że ktoś mi pod oknem. A ja mówię, za dobrze słychać. No właśnie. Dobra, słuchajcie, nie ma co. To chyba sobie nie pooglądam, net jest jakiś kiepski. O, to niedobrze, Maćku, niedobrze. Dobra, idę się rozebrać, kurde, z tych zimowych. Halo, halo, Rafik, jesteś z nami? Rafik? Damian? Ja jestem. Nie, kurde, zbaraniałem teraz. Ale to Rafika było. No ja nie mam na imię Rafał, no. Ale już, wiesz, zbaraniałem, czy w ogóle kogokolwiek słyszę. Nie, słyszysz. Dobra, przenosimy to. Pod nie zostawimy, nie? Trzona polerynka zostawimy. Proste buty założymy. Dobra.
buty założone. Dobra, no to możemy iść dalej. Cześć, działać. Peter Siemko. Cześć, Peter. No niestety... Aha. No, Hubi miał kontuzję dzisiaj, skreczową także. Ach, to nie fajnie, ale dzisiaj nie postawienia. Wczoraj mi szkoda było tej Magdy Linet. A, no z tą Ukrainką. No, nawet postawiłem na nią, niestety. Tym bardziej mi było szkoda. Podatki chociaż, trzeba zapłacić. Chociaż ten, właśnie podatki. Rafik. Rafik, bo to ty jesteś dzisiaj skarbnikiem. Rafik. O, zobaczcie, zmieniło się coś. Co? Jak jest pora roku, zobacz, jest taki teraz zielony kwiatek. A faktycznie. No. Rafik. O, i zobaczcie, doszło na ten, w budowie platformy. Budowa. Można mosty budować. Tak, sporo, no. Trochę ale porobili. Czym to są te platformy? W budynkach? Nie, jak wchodzisz do koła wyboru, masz koło budynków, masz platformy, nowy ten całkowicie. Faktycznie. Pomost, no. Pomost z barierkami, most desek, kładka z bali, Rafik. No dobra, przyjdzie to ten. Dobra, ja... Nie, Rafik musi podatki zapłacić, no to nie ma bata. A mamy kuźnię? Dobra, już jestem. No, słychać było. No, słychać było, że masz ekipę w domu. I tak, oglądają twój przyszli. Pokój. Ja. Goście przyszli? No nie, ty, tylko ktoś ogląda twój pokój. Tak, można powiedzieć znajomi, no, w ten sposób. Dobra, Rafi, gdy maj podatki płacić, bo ty masz za dużo pieniędzy. Ale życia nie mam. To nieważne. Życie ci do podatków nie jest potrzebne. Ile te podatki kosztują? Dużo. Już ci mówię, 2030. Nie, to tyle to nie mam. To zbiórka. Gdzie ty jesteś? O, jest wąs. Jaka ja mam przy sobie ja 1782. Ile masz? 1782. 1700, czyli potrzebujesz... Czekaj. 500. 500, dobra, dam ci 500. Nie mam w ogóle. A mogę pole postawić i na nim nic nie zrobić? Co ty chcesz stawiać? Pole. Pole? No. Pole do popisu. No cię tak kasa. Poczekaj. Zrobię pole i mi wskoczy ten. Masz 2030 już? 2283. O, to nawet za dużo ci dałem. Możesz mi dawać stówę. A nie, ja mam stówę. Daj stówę. I pobieg. Zobaczcie tego chopa. Jeszcze mi zaraz faka pokażę. Teraz tak... Damian, sobie. Ja mam stówę tylko. Nie całą. Ja nic nie mam. Teraz się przeniosę. Postawię pole i mi się ten Ja nie chcę na to patrzeć. A tutaj coś wyrosło. Dobra, idziemy. No, kończ do zabawy. A co ty robisz tutaj za pole? Podniosę sobie tego. Kila? Tak, 6x6. On potrafi skończyć to? Michu. Nie ma, Michu. To ja od razu to z tego zrobię. Nie łopata, tylko rękodzieło, jak to się robi. Motyka. Czy nie zapłać podatki? Ile jest tego? Okej, okay, jeszcze. Idę po kłodę. Cześć, Arku. Dobra. Siema, Michu. Ja idę robić ten... Cześć, Arku. Cześć. Cześć. Siema, a tam Arek. Rolnictwo sobie podniosę, wiesz? Cześć, dobra. Michu. Cześć, Arek. Ale to tak, może. Siema wszystkim po prostu. I cześć, Peter. Znaczy, zrobię teraz tego. To pole z tego Muszę siekierę stworzyć. Siekiera tu. Czemu my nie mamy tego? Dokładnie. A to.
Marecki demon nawet jest podobny do golców. Tak, podobny jestem do golców. Nie mamy w ogóle pany... Czego? Kud. Idę rąbać drzewo. Czekaj, okej, okay. No bo ja muszę im zrobić te siekiery, dlatego nie mamy kłód. Aha, no dobra. Oni nie mają czym robić tych. Właśnie ja im teraz ogarniam tutaj kuwetę. Kamienie dwa. No. Uaha, kamienie dwa. Hello! Spoko, to ja zrobię ten. I tam to pole przeoram. Dobra, masz kasę. Zgadza się, idź już sobie. Taki kuźwa przyjemny. Nawet ci nie podziękował. Nie, kazał zdrowo powiedzieć, wali się stąd. O kurczę, dobra, no podatki. To... Żaden miły ten grabieżca. No to musimy tego gościa wymienić na siebie. Żebyśmy to my otrzymywali podatki. No fajnie by było. Siekiera. Dobra, idę czaskać drzewo. Dobra. A ja pozbieram trochę kamieni, żebyśmy mieli po wiosce. Bo tak zazwyczaj to kiepsko z nimi. No właśnie, ja teraz chodzę i szukam kamieni, patyków. Dobra. Będzie lepiej. Rękodzieło motyka. Dobra. Ekwipunek drewniana motyka pod dwójeczkę. Dobra, idę pole tam orać. A kiedy się to pole przyda, także spokojnie. No. Motyka tu. Króliczek. Dobra, patyki teraz. Gdzie patyki, tylko te. No. Pek, pek. Kamień. I kamień. Dobra, może im styknie. Trzy siekiery. Rafik, że mosty można robić? Jeszcze raz. Mosty można robić. Tak, wiem, że można. No właśnie. Może, gdzie tak, to jest? A, tu jest. Platformy. No. Szeroki most, pomost. Pomost. Nie rób mostu na razie. Kładka z Bali. O, na fajne. Bali. Nie byłem jeszcze na Bali. O, na Bali. Następny ten podróż w Bali. Marecki, szykuj się, idziemy na Bali. Czekaj, Bali to jest w okolicy chyba tych Karaibów? Dobrze ja myślę? No tam czy to nie ten kierunek? Staramy, kupią sobie balię i będą na Bali. Obok postawimy kreta i będziemy na Krecie. Tak. Dobra, pole ogarnąłem. Można coś sadzić. Kto jest od narzędzi? A co potrzebujesz z narzędzi? A ja nic, ale ludzie potrzebują. No właśnie robię te siekiery. Mówiłem. Aha. Kiedy grałem w tę gierkę jeszcze długo przed wyjściem z Early Access. Widzę, że sporo się pozmieniało. Tylko na singlu to trochę nudno raczej. No dlatego właśnie my gramy teraz w kopie i tutaj no drugie życie ta gra nabrała. Oj tak. I trochę tempa. Dobra, ja idę do wioski, zobaczę, czy coś jest z tego. Jakieś te. Dużo Maciek się pozmieniało i jeszcze dużo się pozmienia. Właśnie tutaj chłopakom już zacząłem trochę mówić. Miałem przyjemność i okazję porozmawiać właśnie z jedną z osób Render Cube'a, czyli tutaj tego producenta tej gry.
I no powiem wam, szykuje się jeszcze troszkę, no za dużo nie zdradzą. Na razie przede wszystkim chcą teraz dostosować i ulepszyć pod kątem tych, pod kątem konsol. Teraz oni głównie stawiają na konsolę i głównie chcą jeszcze się dostosować do Steam Decka. Więc no mają co robić, ale, bo ja tutaj przede wszystkim zagadałem w ten sposób, że no, czego mi najbardziej brakuje. No ogólnie pogratulowałem, a powiedziałem, że brakuje mi tej grze. Nie wiem jak wam, właśnie powiedzcie chłopaki, bo mnie brakuje tej piaskownicy. Brakuje mi takiego typowego sandboxa. Aha, żebyś się spoglądał na to, co masz, czego nie masz, tylko po prostu masz wolną rękę do wszystkiego, bez kasy, bez niczego i budujesz nawet ile chcesz i co chcesz. Nawet nie, wiesz co, to nie chodzi o to. Mnie najbardziej przeszkadza, na przykład zdenerwowało to, że na przykład pograłem sobie kilka godzin, tam jakąś wioskę sobie rozbudowałem i sobie pomyślałem, kurde, nie, jednak chciałbym zacząć od nowa, bo zrobiłbym to teraz inaczej, nie? Bo wiadomo, szczególnie jak się rozpoczyna rozgrywkę, no to no nie wiesz jak grać, więc błędy popełniasz. Chciałbyś rozpocząć od nowa. I znowu przechodzenie tej fabuły. Po prostu to mnie drażniło. I to samo powiedziałem. Dobra, panie, że wam przerwę. Tak, motyki mamy, nie? Do zrobienia. To biorę. Wilków na razie nie biorę. Tkani nie mamy. I wiadra dwa to do ogarnięcia, nie? No, także właśnie to zarzuciłem, powiedzmy, że właśnie brakuje mi takiego, takiego sandboxa. Nawet już mógłbym, Rafik, te podatki płacić, wiesz? Na zasadzie, że faktycznie, no, masz tutaj jakiś ten, płacisz podatki, dobra, niech będzie. Ale żebym nie przechodził tej fabuły od nowa, szczególnie, nie wiem, jak tutaj na Starorzeczu, to może fabuły tak nie ma, chociaż nie, jest też fabuła. Bardziej mi chodziło o tą fabułę tam na tej pierwszej mapie, nie? No czy... I tutaj właśnie ten pan z marketingu, tak, bo z nim rozmawiałem, właśnie zdradził, że są jakieś delikatne, oczywiście to są jeszcze dalekosiężne plany i to mogą się nie potwierdzić, bo to jeszcze muszą sprawdzić, ale a propos modów, że jest plan, żeby pomyśleć o modach, natomiast no, przede wszystkim muszą sprawdzić, czy kod na to pozwala, nie? Czy w ogóle gra na to pozwala. Czy jest to silnik fizycznie? Znaczy to jest, chyba się pamiętam, czy to jest na Unrealu? Na Unrealu chyba. Na Unrealu to chyba jest. To znaczy, jeżeli to jest na Unrealu, no to nie wiem, czy oni przypadkiem nie będą musieli stworzyć narzędzia do tego, żeby ludzie mogli mody w ogóle robić. Może, więc dlatego właśnie tutaj było jasno powiedziane, no w tym roku na pewno nie. Nie będą jeszcze nawet podchodzić do tego, no chcą skończyć właśnie konsolę, chcą dopracować grę na Steam Decka. To przede wszystkim i potem może, jeśli to będzie technicznie możliwe, zajmą się, ewentualnie zaczną myśleć o nowym tym. I teraz taka jeszcze uwaga, być może do końca tego roku się zastanowią, bo mają już pewien koncept na nowy projekt. Znaczy, nie do końca mają. Na razie się zastanawiają nad nowym projektem i może do końca roku coś się wyjaśni w tym temacie, bo już jest zakus na nowy jakiś projekt. Nie, Marek mi napisał. Mod na wąsy u wszystkich mieszkańców wioski. Ale to nie musi być mod. To wystarczy Rafika wpuścić do wioski. Tak, bardzo mi miło, że wąsy są takie popularne. Miałem świadomość, że jak będę tworzył tą postać, to tak... Zróbcie dwa wiadra. A to są w tym. A gdzie mam wrzucić te dwa wiadra? Do derwana czy drewana. Dobra. A, czyli tam do wioski zanieść dwa wiadra. Mhm. Maciek, jak będą mody, to tytuł drugą młodość. Wiesz co? Druga młodość tego tytułu to już jest od momentu, kiedy wprowadzili kopy. A koop w tej grze to jest coś rewelacyjnego, no. Szczególnie z Rafikiem i jego wąsami. Tak, to jest druga nowość, znaczy młodość. I nie wiem, czy wiesz, Maćku, właśnie niedawno Render Cube świętował 2 miliony sprzedanych kopii, więc... A no to ładnie. No, ponad 2 miliony już mają sprzedanych. Jarosław, to jakoś mi to imię tu nie pasuje w tej grze.
Doszły nowe imiona ponoć też. Lech i Jarosław. Czekajcie, a jak zrobić wiadro? Da się zrobić z ręki? Nie da się zrobić z ręki wiaderka, nie? Nie, pojemniki. Beczka, pakunek. Nowy kosz. Dobra. Derwan siedzi w tym na razie. O, słuchajcie, tu nowe rzeczy doszły. Mianowicie? Chyba. Czekajcie, czekajcie. Meble i dekoracje. Tu wlazłem. Nie wiem, to było? Stacje robocze na przykład. Tak, to było. Uprawa roli to z było? Z tego, co mi się wydaje. Na przykład można zrobić teraz stos drewna opałowego. Było. Ale to jest tylko dekoracja. Na pewno? Tak. Tak, to jest tylko dekoracja? Mhm. Bo tu masz przykładowo... nawet nie wiem, czy to gdzieś dopisać w sumie. Dobra, to będziesz miał w... To jest tak, umiejętności to nie, dziennie zarządzanie też, technologia. I to by trzeba tu przeszukać. Przykładowo. A jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, czy będzie. Tak, 1670, no to jest idealne do tej gry. Dokładnie. Gdzie jest warsztat? Warsztat, tu jest warsztat. Chcę zobaczyć na stole warsztatowym. Już jest latarenka, słuchajcie. To jest? Co? Latarenka ręczna. Podoszła latarnia ręczna. Zamiast jako dodatkowe źródło oświetlenia. No, ale kurczę, ile trzeba teraz zbierać, żeby te wszystkie rzeczy sobie odblokować? No, 3500 technologii trzeba mieć. No. Potem plastry miodu, skóra, żelazo, deska, ale można stworzyć latarnię ręczną. Dobra, wiaderko. Gdzie są wiaderka? Tu są wiaderka. Muszę deski mieć. Czyli mamy jakieś deski? Powinniśmy mieć. No przecież. A ciekawe, czy zrobią z polskim dubbingiem coś? Czy wszystko będzie po angielsku? Wiecie co, wydaje mi się, że... To dubbingu to chyba w ogóle nie ma jako takiego. Jest dubbing. Jest? Po angielsku mówią. No mówi water. No. Jak jesteś spragniony, albo freezing. A, dobra, to fakt. No to też fajnie by mogli zrobić. Oni w ogóle mają, ostatnio właśnie na tym, bo byłem na takim, nawet mówiłem, że byłem na tym konkursie tworzenia zespołowego gier. Zespołowe tworzenie. Adam, gier. Robisz coś przy skrzyni? Tak, deski biorę. A. I ten, byłem na tym i tam właśnie między innymi Render Cube, że taką prezentację swojego studia wyświetlał. Powiem wam, że tam naprawdę mają zajebiste studio nagraniowe. Gdzie oni dźwięki to sami opracują. Wszystkie te dźwięki, które tutaj słyszycie, z tego co się chwalą, mają opracowane indywidualnie. To nie są dźwięki gdzieś tam z jakichś tych... no, nie wiem, bas dźwięków. Tylko to są przez nich robione. A muzykę też jakoś ten? Tak. Oni mają muzyków? Okay. Też jakoś tworzą. Jak oni to dokładnie, aż tak to szczegółów nie znam, więc teraz nie chcę tu się wypowiadać. Ale z czasem liczę na to, że jeszcze będę miał okazję z nimi porozmawiać. Czyli jednak można zrobić dźwięki dobrze, nie tak jak SCS. Adam, to może ten, jakby tu weszli do nas kiedyś na live'a. No, byłoby ciekawie. No, dobra, ja już tak my byśmy sobie grali, ale ich mielibyśmy gdzieś tam w tle. Ja śpię. Ja też. No to idziemy spać, bo ja już wiadra to zrobiłem, zaraz pójdę. Dobra. Załatwiam, to idę spać, dobra. To ten rano się odda. Tutaj też mi jedna rzecz mi się trochę nie podoba, bo też to próbowałem. Jak masz przykładowo palisady, to bramy, które możesz wstawić, to one nie dolegają do palisad. Może już to jest poprawione teraz.
A, ja nie chcę rozmawiać. Obudziłem jeszcze żonę i teraz każe mi ze sobą gadać. No jak to żona, nie? No to teraz pogadaj. No, no jak grześ. Pogrzesz. Ten Rafik tutaj, changelog ostatniej zmiany był przeogromny. Nawet właśnie dzień po tym, jak wyszedł ten, ta aktualizacja wyszła, właśnie rozmawiałem i pierwsze pytanie. A ściągnąłeś już nową aktualizację? A ja byłem nie w temacie. No i było o czym gadać. Nie, czyli my mamy tego kuźnię, tak? Tak, jest kuźnia, no tutaj właśnie. Ktoś biega teraz po kuźni. Ja jestem. Dobra, wiaderka mówisz. Zarządzanie, dziennik. A czemu w tym jest lniana nić w kuźni? Gdzie ty jesteś? No w kuźni. No w kuźni. No i co tam lniana nić robi? Nie wiem. Może ktoś potrzebował. Ogólnie ja bym te młotki robił. Rafik, idziemy? No, a wracając, Rafik, do twojej tutaj kwestii tego, że polskiego dubbingu, to obawiam się, że... Znaczy, że moje jak nie... moje, to Paweł też tak mówił. No tak, tylko no, ty poruszyłeś ten temat, nie? To znaczy, no tak, zgadza się, no. Wydaje mi się, że nie będzie, zwłaszcza, że tak, ich wydawcą jest Toplis, czyli niemiecka firma. A, która no i musi być bardziej międzynarodowo. Bardziej po pierwsze międzynarodowo to jest jedno i pewnie też wydawca ich naciska. Oczywiście to już jest teraz tak, ja tego nie wiem, tego mi nie zdradzono. Natomiast przypuszczam, że ich po prostu mają naciski na inne, ważniejsze z punktu widzenia wydawcy aspekty, właśnie jak dopracowanie wersji konsolowej czy na Steam Deck, nie? No bo to zwiększy im kolejne, dodaj im kolejnych po prostu zyski. Kupujących. Kolejne zyski, no dokładnie. Ale i tak zobaczcie, że nie ma żadnych DLC do tej gry. Nie ma w ogóle systemu DLC w tym tytule. Znaczy ja bym jeszcze tego nie mówił, że w ogóle nie będzie. Przypuszczam, że nie. Jeżeli oni już planują coś nowego, chociaż pytanie teraz, jaka będzie ich polityka kadrowa, bo nawet na tym konkursie, na tej gali konkursowej właśnie mówili, że no, zbierają zespół i przypuszczam, że właśnie ten zespół będzie drugi robiony do tworzenia tego nowego projektu. I to nie będzie zabranie zespołu z tego, albo przynajmniej część może osób tylko przejdzie z tego projektu do nowego. Ale i tak jest, mają nabór. Także chłopaki, jeżeli chcecie... I macie ochotę zarobić. Zarobić, tak. Render Cube no, ma nabór ludzi, także można tam wysyłać CV. Wszystko też jest u nich na stronie. Zatrudniają. Okay, proszę wiedzieć też. Tak się zaraz zastanawiam, czego by mi to brakowało. Panie Pabeł, jakby to było ktoś w rodzaju fryzjera, żeby można było swoją postać jakoś zmieniać. Przepraszam, kurwa, fryzjery mu się przypomniały w 1600 roku. 20. Bo wąsy ma za długie. No właśnie, chciałem ściąć wąsy. Już mam dość tych szyder, tych z jego wąsów chciałby zgolić, a nie może. Tak, dobrze, że jeszcze tu betoniarki nie ma. Nie to. Mamy co jeść? Tuszkę? A, więcej nie mam co zjeść. Trzeba chyba ściąć to zboże, nie? Trzeba. Damian, ty nie chciałeś ścinać zboża? Nie, ja idę kopać ten miedź i... Czekajcie, to każemy... Przecież mamy ludzi od tego, nie? Słyszałem. No.
Bo teraz mamy ludzi. Pracownik. No. Pracownik stodoły. Oj, tu się pozmieniało. Słuchajcie. Co to? A faktycznie było coś, że menu tam łatwiej się teraz zarządza. W zależności od pory roku, jesień, a to jest lato. No jest tu inaczej, tak, teraz mamy wiosnę. Tu pracuję z nawozem. Ale ja tak go muszę przenieść. Ale z nich życzę, że był donate. Oj, no właśnie, to kurczę. No, no to tak. Coś z dźwiękami jeszcze chyba masz. A, Maciek, no ja mówiłem, że nie wiem, co jest ten. Także Maćku, bardzo dziękuję. No to pod ten urlop. Dzięki wielkie. Tutaj. A, ale teraz... to Marecki wysłał do Nejca. Nie, tutaj mam od Maćka Oduńskiego. Aha, bo to znaczy Marecki pisał. Jeszcze raz wezmę, puszczę go. O, Maciek Oduński. No to pod ten urlop. Aha, to Marecki pisał, że był donate, pewnie, tak. Że był od Maćka. Tak, bardzo dziękuję, Maćku. Będzie tak widzę, że my kłód w ogóle nie mamy. No nie tak, mamy. Bo dopiero im wróciłem te siekiery, oni teraz dopiero mogą robić. Mhm. Ja chciałem go, tak, bo czekajcie jeszcze raz, bo się teraz pogubiłem. Do Bieluta chcę stąd. Zarządzaj. Gdzie jest ten do Bielut? Słuchajcie, gdzie jest tutaj? Do Bielut, pracownik stodoły. Dobra, ja chcę go stąd wyciepać i dorzucić do szopy rolniczej. Mhm. O! Szopa rolnicza. Dobra, i muszę mu kazać teraz... zarządzaj zadaniem. Kurde, gubię się teraz, słuchajcie. Coś tu jak normalnie, nie wszystko było normalnie. Aha. Cześć, Toperku. Witam pana dyrektora. Także proszę przywitać tu ładnie pana dyrektora, chłopaki. No cześć, witamy to, pana dyrektora. No. Co to potrzeba, no. Rafik, do tych młotków? Siema, nie Toperek. Do młotków? No. Jak miedź się nazywa? Kurde. Patyki i... Nie, miedź i... Miedź i patyki. Znaczy nie tyle miedź, co ten, sztabkę miedzi. Nie, bo to są te mieszane, Rafik, to nie są te, co ty chcesz. Chyba cyna będzie. Nie, kurwa, nie wiem. Mieszane mówisz? No. A. To my cyny, nie wiem, czy my cynę możemy jeszcze robić. I cyna, mówisz, to będzie? Kurde, słuchajcie, mam problem. Musiałbym, zaraz zobaczę. Opisz twój problem. Bo to na pewno nie zarządzać wioską. Nie wiem, jak zarządzać wioską. Czyli co, teraz wtedy w szopie rolniczej się brało? A czemu ja mam tutaj Bogu chwałę? Teraz ja ją skądś zabrałem. Kurde, coś tu naklikałem już totalnie. Nie, no tu masz tak, miedziane narzędzia, brązowe, żelazne. To inaczej, tak? To są bronie, nie, to chyba to. Miedziany młotek, sztabka miedzi razy dwa i patyk razy jeden. Ale to nie jest miedziany, a to jest, jakie tam są jeszcze młotki? Brązowe. Brązowy. To brązowego, z tego co widzę, to jeszcze nie możemy mieć. Bo technologia musi być na 500, a jest 467. No to zaraz. Ale już niedługo. Ale co tam jest potrzebne jeszcze? Cyna, tak? Sztabka brązu i patyk. A brąz o, piwko robi? Owsiane. A brąz? Czekaj. A zobaczymy tutaj w piecu, co tu jest. A brąz się robi, sztabkę brązu się robi, że z sztabki miedzi i ze sztabki cyny. No to dobra. No jak teraz?
jeszcze cenę muszę ogarnąć. Tak, z dziewczyn robi się brąz. No, dziewczyny lubią brąz. I każdy o tym wie. Tak. Ja pierdzielę, drzewo mi zaraz przygniecie. Nie, 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 to trzeba mieć kask. Ale to drzewo wstało. A, goniło cię. Nie wiem, dziwne rzeczy się tu działy. No, oglądaliście się, chłopaki, tego bocy pierścieni. Tak. Nie no, po prostu teraz drzewa i konią. Chociaż tak akurat nie było w filmie. To naczytaliście się Władcy Pierścieni. Jeszcze tam, jak się nazywał ten las, kurde, co? Fangor? Nie. Fangor chyba. Tak, a jak się nazywały te stwory właśnie, które jak drzewa wyglądały? Drzewce. Właśnie, drzewce. Tak, konar zapłanął. No. Komu? 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 Dobra, mam 7 i 12, będzie na... A potem będzie. Całe opakowanie brawe rano wrzuciłem do ogniska i zero ognia. Dobra, ja wracam. Enty, tak, na drzewce enty, to tak, to różnie było. I zaraz będziemy robić młotki, będziemy mieć dużo pieniędzy. Zabrać knój. Kolejne świnki, ale nam się ładnie świnki tutaj. No bo to było to, ta akcja była, co była rano, co? A, to już? Już jest tego świnka? No. Ten czas szybko leci. Ile tego live'a już mamy? 20-30 minut? Mniej niż 40. No i już świnka jest. Czekajcie, w ogóle... Gazdę, żywność i zasobów, dobra. Dobra, to biegnę. To co to jest? To, co tam, Rafik, trzeba zrobić, żeby to odblokować? Zaraz ci powiem. Bo to musimy mieć i mamy z tego tyle Paweł, pieniędzy. Paweł, uważaj, bo drzewo leci. Właśnie widzę. Kurde. Jestem... Kuźwa, to... Naprawdę coś się zmienili. Ale nie, wam powiem, musimy te młotki robić, bo z tego jest taka kasa, że to jest głowa mała, nie? Czego, z młotków? Tak. Dobra, no to mogę to je porobić. Ale to musisz mieć... Kurde, nie chcę wszystko. Panie kolego, musisz mieć cynę i mieć. A, to dawaj cynę, ja mieć mam. No też mam, mieć cyny też już mam trochę. Dobra, to robiłem troszeczkę inne narzędzia, więc dobra. Na razie wstrzymam się z tym. 7 kłód. 4 glinki. Znowu był donate. Teraz od Maleckiego pewnie. O, witam. Jedno pióro. O. Rafik, uważaj, lecę na ciebie było. Jeszcze raz tutaj wezmę, żebyś zobaczył. Wpadające drzewo. Rafik, spojrzałeś, co tam ma być? No już ci mówiłem przecież. No dobra, ale co my musimy zrobić, żeby te... Parę tych punktów to być. Technologia. Która to była? Warsztat? Nie. Moment. Nie wiem, czy to będzie w ogóle coś wypisane w takim układzie. Późnia. Rewódki? Znowu mi brakuje siekiery? Słuchajcie, musimy... Siekier narobić, to wciul. Nie wiem, zobaczmy, co technologia... A, czyli produkcja. A teraz tak, technologia, produkcja. No, 4. To jest taka wielka ilość. Czyli musisz wytwarzać czynności związane z wytwórcze, gotowanie i takie tam. Odkryj nowe schematy i naucz się, jak konstruować bardziej zaawansowane budynki rzemieślnicze.
Czy musimy wytwarzać przedmioty różne, bądź gotować? No to musimy to robić, bo musimy młotki robić. Ale już sztabki możemy robić. Możemy. To ja wiem, co zrobię. Gotować można, przecież mięso można opiec. No. Ja zaraz idę robić ten. Jeszcze mam 500-600 metrów. Wiecie, a ja co czy chwyć? To powoli wychodzimy z epoki kamienia i przechodzimy w epokę miedzi. Brązu. Brązu. Znowu wleciał do Nate. Kurczę, co, ale szalejeć. Maciek. O Jezus. To Maciek zrobił. Ale chłop zaszalał. No i zamknął mi cel chłop, no. Co za chłop. Bardzo ci dziękuję. To ja ostatnio zamknąłem też. Kurde, chłopie, dzięki wielkie. No to teraz, słuchajcie, będzie... Zaszalejesz? Kurczę, teraz... Kupię gofra. Kupię gofra, dokładnie. Nie no, nawet dzięki twoim ostatnim donatom, to kupię nawet dwa. Powiedziałbym coś, ale nie powiem. Gdzie ty te kurde gofry kupujesz? O, drogie są, wiesz. Nie są drogie, 28 zł nad morzem. Ale to, słuchajcie, to jest straszne. 28 zł, ja pierdzielę. Ale to już ze wszystkim, nie? Nie, no tak. Z posypku ze wszystkim. No, ale powiem, jak byłem teraz nad morzem, no to był mój taki must have, nie? Kupić segofera ze wszystkim, no i kupiłem. Tylko nie strać na głupoty. Nie ma problemu. Nie, na jakie ja na głupoty? Ja w życiu na głupoty pieniędzy nie wydałem. No może trochę. Droga do serca wiedzie przez żołądek. Znalazłem jakąś chatę i robię tu... Ale czemu kurde nie ma tych donatów? No czemu... No kupi OBS. Bo i co tam, Adam, no i zazwyczaj to jest tak, że nic nie robiłeś. Czekaj, bo miałem stereo. Najpierw Paweł, powiedz. I oczywiście nic nie zmieniałeś, a donaty przestały się dźwiękowo pojawiać. Nie, znaczy ja wiem, przypuszczam, o co chodzi. Po prostu OBS mi teraz trochę zbaranią. A ty co mówiłeś ten, Damian? Obyś miał streama, tak? Nie rozumiem. No bo dzisiaj Kroksa oglądałem z Bopunem, nie? Aha. No i właśnie tam Bohun mówi, że ty kiedyś powiedziałeś, co to znaczy OBS. A, tak, było to. Obyś miał streama, nie? Is there any weightlifting competition I don't know about? A ja dam zniknął chyba. Jestem. Zbieram kamienie. Kroksiu cię tam z Bopunem. Muszę to posłuchać, obejrzeć. No, 2 godziny powiem ci, masz z głowy. Tak. Wiem, bo ja zacząłem to oglądać, ale właśnie czasowo nie mogłem dokończyć. Chociaż dzisiaj ci powiem to, co nagrał z Wiśniewskim, no to... Też jest fajnie. Zajebiste, naprawdę, no. Też widziałem kawałek, tak. W ogóle naprawdę ten cykl cały Kroksa super. Tak, jest super. Odczarowuje po prostu ludzi teraz. Z innej perspektywy. Tak, pokazuje. Teraz będzie z Rafikiem. Nie. Ja nie jestem medialny. Ale twój wąs jest, Rafik. To już wystarczy? No już, chłopie, to jest must have, no. Wiecie, dobra. Mówiłem w lesie. Gdzie jestem? Gdzie mam? Kurde, tam. Dobra. Dobrze idę? Ja się zgubiłem też. Dzięki jeszcze raz, Maciek. Ale tak się zastanawiam. Dzięki też drugi Maciek, dzięki Marecki. Znaczy, spadające drzewo, wróć.
Czy ta technologia to jest indywidualnie dla każdej postaci, czy to jest globalna? Nie, to jest dla wszystkich. Technologia jest dla wszystkich, tak. Umiejętności są indywidualne dla każdego gracza, a technologie są razem. A co, już odblokowałeś grafik? Właśnie teraz jeszcze sprawdzam, ile... O, dobra. A, pytaj, Marecki, bo tam chyba wcześniej czytałeś odnośnie Civraila, ale ja wtedy o czymś innym mówiłem i czat poleciał. No mów. Dobra, 19. Muszę coś zjeść, bo zaraz padnę. Adam, nie rób tego. Gdzie ja w ogóle jestem? A gdzie żeś zawędrował? Są mury, dobra. Jest dobrze. A mury runą. Runą. No. I pogrzebią. Fajny kawałek. Zajebiste. Szczególnie w wykonaniu Jasia Żara. Nie, ostatnio sobie zacząłem słuchać Nosowskiej z tego. Jak to się nazywa? Z Woodstocku, nie? A, ty słuchałeś tego. Czy z Polandroka pewnie i tak, z no, to coś śpiewała kultu. Tak, Arachie. Ale Arachie. To jest zajebista wersja. To jest normalnie... No, ryjebanie, ale tak pozytywnie ryjebanie. A jeszcze Kaśka z tym jej głosem, to już jest no. W ogóle. A słyszałeś, co powiedział ten, co powiedział Kazik rok później? Oj, nie słyszałem. Bo rok później Kult koncert dawał właśnie w tym, też na Poland Rocku. I wyszedł Kazik na, tam wiesz, na scenę. No i mówi, że teraz zaśpiewamy piosenkę, którą pewnie wszyscy znacie, a którą i jak on to powiedział, że pewnie nie zaśpiewam jej jak Kasia rok temu, no ale musicie mi to wybaczyć. Normalnie, nawet Kazik był pod wielkim wrażeniem po prostu tego, co ona odwaliła, a zaśpiewała mega. Jeszcze w ogóle ten jej głos taki, ten ochrypnięty, no ja uwielbiam Nosowską. A jak ci się podoba Nosowska w tym teraz, w tym aktualnym wykonaniu? W sensie to, co ona teraz śpiewa, te piosenki, bo to rozumiem, że to bardziej mówisz teraz o Nosowskiej jeszcze jak... No, za Heja, nie? Tak, jak była w Hej, a teraz jej aktualne. A powiem ci z tych ostatnich, no to może ze dwie przesłuchałem, no ale to jest dalej Nosowska, nie? No to nie oszukujmy się. Ale dla mnie głos się nie zmienił. Ja byłem... Tutaj z Joanną byliśmy w Gdańsku 2 lata temu chyba, właśnie na koncercie Nosowskiej. To jeszcze były czasy pandemii, więc to chyba tak, to był albo, kurde, nie pamiętam, albo 22, albo 23 rok. Powiem wam, zajebisty koncert. Naprawdę. Kaśka to na zawsze poziom trzyma, to nie ma co gadać. Poziom, ale też jaka jest, naprawdę jest skromna, jest naprawdę fajna też dziewczyna, wiesz, tak po prostu. Ona jak tam między tymi piosenkami coś tam mówiła, jak się skomunikowała z publiką. Zajebista sprawa. No ja powiem ci, pierwszy koncert mój Heja to był w Spodku. I to były lata 90, nie? Ja niestety nie... Chociaż może miałem okazję Hej posłuchać. Heja? Kurde, nie pamiętam. No to chyba nie słuchałem, jak nie pamiętam. Czyli to ma być Rafik, sztab Ruda Miedzi i Ruda Cyny, tak? Tak. Maciek był na koncercie Jasia w Gdańsku w 2005 i to było super wykonanie murów Kaszmarskiego. A widzisz. No ja miałem jeszcze okazję, raz, no miałem to szczęście i przyjemność posłuchać właśnie murów w wykonaniu Kaczmarskiego. O, na żywo. No, jeszcze na żywo, jeszcze żył wtedy. Pamiętam, to był we Wrocławiu, był jakiś, nie wiem, cykl, w ogóle jakiś festiwal był na rynku, między innymi właśnie tam Kaczmarski. Kurde, mega to było. Rafik, wywaliło cię? Tak, wywaliło mnie. A co żeś zrobił? Nic. Wszedł do domu. Nie. Żona go wywaliła. Mam nadzieję, że nie. No dobra, tutaj trzeba
wstawić. Chyba wszystko jest ogarnięte. Jeszcze te siekiery jeszcze spróbuję porobić. Dobra, jeszcze 12 tych trzeba. Punktów. Ja cię mogę jeszcze zrobić jakąś siekierę? Nie mogę. Mam zero punktów. To czym ja się tak przeciążony? Idę się tu poddawać. No. To tu na początku rady. Wydaje się, że to, co możemy zabrać, jest naprawdę wystarczające, a później mamy tyle rzeczy, że nie wiadomo, czym jesteśmy obciążeni. Ja mam 17 siekier noszę. A, to gratuluję. A ty, Rafik? Tak? Cześć. A ty nie chcesz... Nie za ciepło ci? Nie. Kurde, nie, on się tak nosi. On ciągle w tych norkach biega. Norki w szafie. Jaguar w garażu. Maciek niestety uciekł, bo internety nie dadzą rady, bo jakiś sąsiad coś ściąga, męczy mi oglądanie streama w 360. No. Przykre, ale rozumiemy. Dobra, idę jeszcze mięso upiec i powinno być tych 12. Gdzie są te siekiery? Tu. 7 siekier, bach. Dobra. Let's go. A ile my mamy mięsa pieczonego? No to zrobiłem wszystko. Aha. Dobra, cię to ja mam. A, trzeba zaraz, czekajcie. To znowu zarządzanie. Adam zarządza. A chyba... Dobra, jeszcze 12. Dobra, trzeba by coś zjeść w ogóle. O, już połowa sezonu. Aby się może napić. Jak te sezony tu szybko lecą? No. Pany, zróbmy to, żeby tego. Jeszcze te 12 tych punktów. Jakie 12? Ja tu widzę. Czekaj. 3. A zaraz to zrobię. Technologia? Raz. Produkcja. To. Żebyśmy mogli robić te młotki. Młotki miedziane. Nie miedziane. Czyli tam 4 punkty, tak? Bo, dobra, już. Jak już? O jest, dobra, faktycznie. Teraz tak. Młotki. Ile one kosztuje? O 200 schemat. Mam kapik? A. Kłoda nie, jest sztaba. To wystarczająca technologia. Jeszcze. U mnie już jest. Kup schemat. Więc. Dobra, młotki już można robić. Sztaba brązu. Poczekaj, Rafik. I patyki. Muszę oddać teraz te. Odblokowany nowy budynek. Kuźnia 2. Brązowe narzędzia. O właśnie, kuźnię mamy nową. Czyli w sumie to kuźnię bym po prostu usunął, a zbudował nową. Nie musisz usuwać. Możesz na niej postawić. Tak? Mhm. O, to tego nie wiedziałem. Idę młotki sprzedać. Dobra. Ale to już jest za późno chyba. Dobra, ja kupiłem jeszcze brązową siekierę. Idźmy spać. Już, za chwilę będę. Bo to już tak już jest ciemno, bez sensu. Czekajcie, bo mi tutaj coś... O. Marecki gwizdże. Gwizdże na nas. Co za chłop. Ja już śpię. Już kury. Pieją, to idę spać. No to idziemy. Dobra. Ja idę młotki sprzedać. Ja na którym poziomie masz handel? Nie wiem. Bo najlepiej to osoba, która ma najwyżej. Wtedy mam większe ceny. Tobie nie dam. Dobra, to inaczej. Daj jeden młotek, zobaczymy różnicę w cenie.
Nic ci nie dam. No dobra. Już ready. Adam, spać. No ja przecież spałem. No, już no nie raczej nie. To chyba nie w tym domu, co trzeba. Już spałem. Już spałem. Obudziliście mnie. Handel mam, panie. Handel. Andele, andele. A nieważne, idę spróbować ogarnąć te motki. Bo to są trzy na razie. Syna gdzieś tutaj jest? W kopalni. Ale możemy tu postawić tą chatkę wydobywczą, żeby cynę wydobywali i mieć. A to cyna to jest tam, w tamtej kopalni, cóż to nie, stoi. Nie trzeba. Nie a trzeba się, właśnie. A jak postawisz jakby tą drugą kuźnię? Na pierwszej postaw normalnie. Druga kuźnia i postaw ją na pierwszej. A, faktycznie. Dobra, pyk. No to już. Idziemy z tym. To znaczy, że i magazyn też tak samo można zrobić? Wszystko. A tych jeszcze nie ma. No nie mam, kurde, się tutaj. Gdzie te gamonie są? Gdzie jest siekiera? Tu jest siekiera. O, już mi się kończy. No i się skończyło. No, oddałem. A co to za chałupa idzie? Kuźnie. Domów tak nie można zrobić niestety. Nie, domów nie, ale te kuźnie to wszystko... Muszę zebrać patyki i kamienie i sobie zrobić... siekierę. Ale Marecki, gdzie ty napisałeś to pytanie o... Jeżeli Marecki to pytał, no to z tego co pamiętam, tak, ma rację. Trzeba ze Steama się zalogować. Konto steamowskie usustępnić. O. Dobra, widzisz, bo tak. Jak chcę pobrać scenariusz z forum SimRail, to muszę się logować przez konto Steam. Tak, tam się forum chyba właśnie udostępnia swoje dane. Wtedy wiedzą po prostu, że się jest, że się ma właśnie tą grę. No za trzy młotki pan jest 450, 465. Trzeba było powiedzieć, ile jeden kosztuje. 155. No to jest zysk. No jest, no wiem. To ja je sprzedaję. To sprzedawaj, sprzedawaj. No sprzedawaj. Satysfakcjonuje ci ta odpowiedź? Idę dalej kopać. Są patyki. Ale tu mało patyków się zrobiło. Adam, ja będę ogarniał młotki. Spoko, loko. Będziesz młotkowym. Znaczy nie, idę kopać cynę i mieć. I będziesz z młotkiem szalał. Marecki, jak chwali się, że ma dużego. Młotka. A zresztą, czy u Mareckiego burza była? Tak, zawsze. Nie, bo mówił, że jak będzie burza, no to... A mu się wydłuża. Nie będzie. A, właśnie, Marecki, mieli cię porwać, a i co? Nie się ta obietnica. Nie, Marecki mówi, że jak jest burza, to mu się wydłuża. A zresztą jak deszcz, to też. Dobra, ekwipunek. Co my tu mamy? A patrzcie, że ta nie zostawiam. I
I wam powiem, na tych mostkach to jest naprawdę takie przebicie, że to jest głowa mała. I 150 monet se znalazłem. Się nie chwal. Odpowiedź mnie satysfakcjonuje, ale jej treść nie bardzo. Nie lubię podawać danych ze Steam, ale to przecież to, ty i tak tam podajesz pewnie dane, które są i tak ogólnie dostępne. Więc tak nie rozumiem. Mareczki nic nie podaje nikomu, także on w nic nie gra, bo wszędzie trzeba dane podawać. Decyzja jest prosta. Nie podajesz, to nie masz scenariuszy, koniec, kropka. No, dokładnie. Marecki nawet jak ten, jak go policjant zatrzymuje i proszę... To też nic nie podaje. Nie, bo Marecki mówi, podstawa prawna i faktyczna, nie? A jak mu policjant mówi artykuł 15, to Marecki mówi, jaki artykuł 15? To muszą być z artykułu 14, a ja nie jestem o nic podejrzewany, więc możecie mnie cmoknąć. Pędzel. Ten 155, co Marecki mówi, że ma. Siekiera kilof, dobra. Czyli cyna i miedź. No co można ten... zrobić z drewnianego koła? Postawić taki ten kij i będą dziewczyny tańczyć. O, świetnie. To idę szukać kija. Sól to mi jest niepotrzebna. Oj, się kurde skończyły. Sól. Zobaczę, czy jeszcze nie ma tutaj. Żelazo. Damian. Potrzebne. Chyba Marecki nabluzgą na ciebie w SMS-ie. Aż zobaczę, co tam, kurwa, gdzie mam telefon. Marecki. Pokazał mi faka, którego sam mu wysłałem. Złożę soli. Tak coś czułem, że tam... Złożę żelaza. Jeszcze jedne kłody, kurde. Złożę żelazo. A tutaj? Deski, kłody jeszcze. Dobra, cyna jest, żelazo, sól to mnie nie interesuje, żelazo mnie nie interesuje, cyna. Aj się ta moja postać męczy. No bo jak ty ciągle w tej norce chodzisz? No. Trzy sztabki miedzi mam. I 5 rudy cyny. Czyli z jednej rudy cyny, znaczy z dwóch rud cyn wychodzą 3 sztabki miedzi. Znaczy 3 sztabki cyny. Znaczy z dwóch wychodzi jedna, czyli jeszcze jedna miedź by mi się przydała. Znaczy cyna by mi się przydała. Jeszcze coś na koszulce ci napisał. Nie wiem, o co chodzi. A to muszę zobaczyć. Marecki się rozkręca. A, weź spier... Taki kolega? Taki no, kolega? Napisał mi weź spier... Ból... Mieć. A co z łasiczką prawie jak obraz. Tak. To jest tak jak wiesz. Jak ten obraz upadły Madonny z wielkim cycem von Klompa. A. Zaniosłem kłody, a tu jeszcze kłody są potrzebne. Czyli miedzi jeszcze trochę, by się przydało.
Tak, jeszcze weźmy sobie 10. Gdzie to są te płody, które tu zostawiłem? A akurat jeszcze dwie płody. Ja wracam, bo jestem już przeładowany. Gdzie są kłody jeszcze? O Jezu. Też ci idę po kłody. Dobra, to teraz sobie biorę mapę. Dajcie mi chwilę, a zaraz wracam. Spoko. Dobra. Oto panowie, mamy kuźnię drugiego poziomu. Super. Spoczona mięska, dobrze. Dobra, pokaż mu zarządzanie, bo tu może faktycznie by trzeba kogoś zatrudnić. Wyścibora widzę. Daj tą Wyścibora. Do kuźni damy. Do szwalni. Ja wezmę ją tutaj, przypiszę. Niech ogarnie. Właśnie, zobaczmy, jak tam pola wyglądają. Jest ścięte zboże. O, ścieli zboże, dobrze. I widzę, że ładnie się. Teraz... Słucham? Nie obijają się. Nie. Dobra, co po tej porze roku można sadzić? Wiesz co, na razie tutaj i tak widzę, że motyką już tutaj ścibora zaiwania. Mhm. Że tutaj ładnie już też jest właśnie nawozi kolega Dobielut. Tutaj jest zasiana pszenica już ładnie. Widzę. Może len? Czekajcie, może bym lnu trochę zasiał, jeżeli jest taka możliwość. No. Jakieś marchewki, warzywa też by trzeba było mieć. Wiesz co? Dobra, zobaczymy, co to. Dobra, marchewka to tu jeszcze rośnie, a marchewka chyba w lato będzie można zasadzić, z tego co pamiętam. To pszenica. To jest wzrost roślin, dobra. Na tym polu. A nie obsiane, nie zaorane. A tu? A, tu jest już wzrost roślin. A tutaj czekajcie, to jest pole trzecie. A nie to, tylko to. Pole trzecie, to. A, okej. Okay. Dobra, to ja tutaj zmień typ rośliny. Len. O, zrobimy lentu. Tak, zachowaj. Ej. Panie, czy mają nasionalną?
Jak nie, to jeszcze polecę i kupię. Siemię lniane, to jest ten rodzaj nasiona, pozyskiwane z lnu. Możliwe do obsiania pól wiosną przy użyciu worka. Dobra, mają w ciul lnu. No i o to chodzi. Słuchajcie, ale mamy żyta ziarna. Może trochę sprzedać. Dobrze, przyda się na chleb później. Wiesz, nie, nie wiem, czy żyta na mąkę idzie. To może sprzedać ze 100 ziaren. Na razie możesz trzymać. Nie wiem, jaka cena jest akurat, ale... A to chyba nie jest tak zmienna. O, nie już, mam pojęcia. O, już ładnie, już jest tutaj, widzę, len siany, dobrze. No to nam, słuchajcie, tutaj na roli się naprawdę ładnie zrobiło. Mhm. A, jeszcze owiec by trzeba posiać. O tak, dla zwierząt. Dla zwierząt, no. Pole czwarte. Dobra, pole czwarte tu jest. Pyk. I owiec. O. O Jezus. Nie zaakceptowałem zmian. Owiec. Zaszali górale. Owiec. Zaszali górale to niepokój. Dobra, jestem, bo musiałem tiktaki moje wziąć, bo już jestem stary. Jak się stąd wychodzi? Słychać mnie w ogóle? Słychać. A, to spoko. Tu rośnie pszenica. Dlaczego miałby ciebie nie słyszeć? Bo nie wiem, czy mikrofon. Rośnie marchew. I tu też rośnie pszenica. Ale tu dziwnie jest teraz to pole ten. To będzie trzeba to jakoś potem unormować, żeby tu już nie było takich łączonych pól. Ja tam jeszcze wrzuciłem pany ten żyto chyba. Coś tam wrzuciłem do tego. Spoko. Okej, czegoś brakuje. Czegoś brakuje właśnie, miałem powiedzieć. W chacie wydobywczej łopaty. Trzeba łopatę zrobić, dobrze. A w drewutni? O, wiecie, to w tej drewutni? Dobra, ja już wracam, idę robić młotki dalej. Ile młotków żeś zrobił do tej pory? 3. Mhm. No ale to jest, Rafik, czysty zysk z tego, nie? Wiem. Teraz trochę desek zdejmiemy. Tutaj na razie kody. Dobra, i się. A tutaj jeszcze na produkcji czegoś brakuje w kuchni. Ciele samca 375. You should hire a private wagoner to carry your things. Czego tu mu brakuje? Ja się tutaj nic nie mam. A mięsa? Where are all the good men gone? Zabiłem dzika, ale nie mam jak wziąć tego. Ale ci nie fika. Nie mam już jak wziąć, bo jestem przeładowany. A to kto tyle mięsa? Upiekasz. Całe mięso upiekłeś? Tak. No i teraz nie mają co robić. Wyobraź jak sobie. Nie mają? No nie mają co robić, bo mieli mięso piec, a wszystkie mięsa są upieczone. Dobra, robotę człowiekowi zabrałeś. Donajcik wleciał, o kurczę. Dzięki.
Dam badanówkę. O. Maćku, bardzo dziękuję. Kurde, przepraszam was dzisiaj za te donaty. No. Ja już po prostu nie chcę przerywać OBS-a. No, wiem, że musi, po prostu OBS musi teraz mieć zrestartowane te... jak to się nazywa? No to te wszystkie ustawienia karty. From końca do końca. Oh yes, tak, dokładnie, Michu. Tak po angielsku, jak się śpiewa. Zaszali górale. Górale, górale. Patyki, gdzie tu są patyki? No w tej, w magazynie nie ma. Tam powinieneś trochę znaleźć. S-O-P. Kurde, nie widzę patyków. Coś tam po... Jeszcze widzę, to zobaczyć. Przynosiłem. Jakim no to już nie ma. Tak? A, ona tutaj już zaczęła... No dobra. Ha, nie, nie. Dobra, co to już nie ma? Nie ma nawozu? A właśnie, nawóz. Czy tutaj jest nawóz, czy tu nie ma nawozu? A se pośpiewał, hej ho, hej ho. Zgnilizna, a czyli to trzeba zapełnić do full. Dopiero wtedy będzie się to robić, widać. No faktycznie, nie ma już więcej nawozu. Na jagody w razie czego ktoś jest, żeby zbierał? Tak, ale jeszcze są zielone. A to nieważne. Ważne, żeby była zglinizna z tego. To może nie być. Zobacz w zarządzaniu. Ja idę. To zaś w dane wleciał? Znowu. A nie, to już było. To już ten donate już na badanówkę, to już czytałem. Bardzo dziękuję, Maćku. A w ogóle właśnie, ale ze mnie, nieokrzesany. Dzięki, brawa przecież dla Maćka. Taki jestem. A zobaczcie, a ten dźwięk działa, ja nie rozumiem. Ale to wybrzmę. Ale to dlatego, że to idzie z innego źródła niż z OBS-a. To dlatego to zadziałało. Tam to powiedziałeś, obyś miał streama, nie? Ale nie, tam inaczej to OBS. Jakiś inny skrót chyba wymyśliłem wtedy. Bohun tak powiedział, obyś miał streama czy coś tak. No coś takiego powiedział. No, bo to przecież obyś miał streama to OMS by było. A, no tak, obyś... Nie. Nie chcę mi się tego szukać teraz. Oka. Dobra, 10. No, ładnie zasiali tu prawie. Dobra, im tam może... Jeszcze zobaczę, jak tutaj to wygląda. Jesteś brudny. Ty... Chyba ty. Siema, Bartek. Cześć, Bartku. Cześć, Bartek. Witajcie, wasz moście. Witojże. Witajcie w naszej bajce. Gdzie kolkra na fujarcy. Pinokio nam zaśpiewa. Oj, tą ostatnią bajkę to trochę tak sknocili. No, mogła być lepsza, no. Mówisz Akademii? No. Nie oglądałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Nie było to tragiczne, ale... Też nie było to... Kurde, trzeba by kogoś jeszcze do stodoły zatrudnić. Mamy jeszcze kogoś wolnego, tutaj niepracującego. Lecę do miasta sprzedać, mam nadzieję, że jeszcze mi się to uda zrobić. O, to może ty będziesz miał ten poziom superkupca, sprzedawcy. Ja mam bodajże drugi poziom. O, Marwald. Nie pracuje. Opierdziela się.
Zobaczymy umiejętności. A to niech zbiera kamyczki. Jak nie, może? Do stodoły go muszę dać. A. Kamyczki to wystarczy pójść do tej, do kopalni, tam na północ i tam jest tyle kamieni, że tylko je poznosić. No tak, ale weź to Rafik, nieź jak my mamy ograniczone ten... Kieszenie. Kieszenie. Zaraz to zrobię. A możemy jakiś wózek mieć, czy coś? Czekajcie, to jest handel. Miejsc budownictwa, złota rączka. Możemy grę szczytować. Budowniczy, szycie, gotowanie, to nie to. Saknij chłopa w stodole. A może tutaj? Co by tu wziąć? Co to jest to? Mist zniszczenia. Adam, ile tam masz kasy? 92. Rafik? Zaraz ci powiem. Rafik już 10 tysięcy ma pewnie. Co to jest? Trans budowniczego. Czy przebudowanie kumuluje się do jednego? Nie. Szybsze wytwarzanie, szwalenia też nie. Już dobrze, to sobie. O, dwie kłody muszę mieć. O, dobra, to biorę. Fula. Dobra, lecę. Dowiedzieliśmy się, że będzie klek z 2. Ja mam 54 monety. Przepił, zobaczcie, przepił. Jakie przepił? Podatki zapłacił. Nikt nie widział. Cześć tam, Klu. No. Może już w Robin Hood Sherwood Builder. Ja zacząłem. Wiesz co, a mnie nie przekonuje ten Sherwood Builder. Powiem ci szczerze. Widziałem... Znaczy tak, grałem w ten, w playtesta. Widziałem u Fansima tego Robin Hooda i kurczę mnie jakoś ten system budowania mnie tam trochę drażni. Ogólnie gra faktycznie fajna, ładnie zrobiona, ale ten system budowania mnie jakoś tak od tej gry odpycha. Nie wiem, czemu ja tak biegnę z tym. Bo coś to jest super gra, taki medieval. No ja wiem, ja kojarzę to. Tylko system budowania, to właśnie to budowanie, nie takie budowanie, że tak jak tutaj biegasz, tylko budowanie tam z tego, z jakiegoś tam, z takiego stołu kreślarskiego, gdzie tak patrzysz, taki city builder ci z tego wychodzi, tak jakbym budował, nie wiem, w City Skylines, to... No ze City Skylines właśnie piszę. A, no widzisz, bo system budowania jest wzięty z City Skylines, no ale właśnie ja... Tego typu gry lubię jak tutaj w Medievalu, że muszę pomachać tym młotkiem, a jak mam grać w City Skylines, to gram w City Skylines, no, albo jakiś inny City Builder. Ja to... Ale wiesz, ja nie neguję tej gry, bo może ta gra jest fajna, widziałem ją, Fansima, podobała mi się. Natomiast no nie, wow. Może nie na tyle, żebym teraz rzucał na przykład Medievala, nie? 200 to jest 400. Łopaty. Ta drewniana łopata. Gastowie supposed to make you better than anyone else. Why do they need to... A co ty, Rafik? Niby ten. Nie, bo brązowy młotek jest kwota 217, a brązowa siekiera 441. No dobra, sprzedajmy tą. I sprzedajmy to. No, nie mam Xboxa. No i dobra, mamy prawie 1000. Daj mi trochę, pójdę po kury. A na razie idziemy spać.
Rabusie kufli, nowe zadanie. Tak, to jest łatwe. Co, już idziemy spać? A, to są. Ja bym jeszcze poszedł. Ten. No dobra. Tylko, że tam chłopaki są daleko od. Damian, możesz iść spać, czy jeszcze musisz przybiec do wioski? Do wioski muszę przybiec, ale już jestem w tym. W mieście. The more you work, the hungrier you get. A, to czy jesteś rzut beretem? Bo tak ładny jestem. No ja też właśnie jestem w tym. O, co to za obóz? Zarni. Tak, umawiamy się na wspólne spanie. No, a czemu nie? Nie, Dennis nie będzie odrzuca ten system. 3 dniówek pol roku, ale to możesz zmienić. Możesz na 6 nawet zmienić. Ale tam chyba jest 3 dni, to jest chyba to minimum całe. Minimum, to jest minimalne, no. A maksymalnie ile monety? Czekaj, czy ja już w rozgrywce teraz chyba... A nie, mogę? Możesz zmienić. W tym momencie? W czasie grania chyba mogę? Tak, chyba możesz. Kiedyś nie było można, teraz chyba można. Żeby lato było dłużej, a zima krócej. Faktycznie. Limit budynku. Nie, to chyba stały jest akurat system. Tak. O, maksymalnie 30 można zrobić. No, 30 dni. Taki miesiąc. Ja idę do wyra już. Tak, 30 max, no. W sumie to można tylko robić coś takiego, że wiosna, lato, jesień jest 30-dniowa, a reszta na przykład 3-dniowa, zima. No. W sumie to by było fajne, bo wtedy masz więcej czasu, a podatki masz znacznie później płacone. No. Więcej czasu jest po prostu na rozwój. Jak mnie gonili do spania, ja już śpię. Dobra, ja się umyłem. A jeszcze muszę zjeść. A ja mam dzisiaj dzień dziecka, idę spać na brudkę. Nie jest Rafi, Daniel, będziesz najedzony. O tym sam pomyślałem. No, czyżby to jeden z ostatnich live'ów w tym miesiącu na tym kanale? No nie, w tym miesiącu jeszcze będzie live. Znaczy, ale to można tak powiedzieć, że jeden z ostatnich, bo jeszcze jeden planuję zrobić w sobotę, bo najprawdopodobniej już w niedzielę może jakiś króciutki, jeśli się wyrobię jeszcze przed wyjazdem, tak się pożegnam. O, ile mamy kapusty. Głównie się będę tutaj z wami rozstawał i żegnał na ten czas w sobotę. Ale dostaniemy SMS-a, gdzie Adama szukać w Polsce? No, zobaczymy, czy może się pojawi jakiś, może zrobimy jakiegoś streama z tego, z wakacji. Tak jak pamiętacie, 2 lata temu chyba z Augustowa zrobiłem. No. A fajnie było. Więc jeżeli macie ochotę mnie zobaczyć z wakacji, to no. Czy pomyślimy. Pomyślimy. Rafiku, drogi. Idę już spać, idę. Musimy się najeść. No i jak wrócę, no to od razu jakiegoś streamka się zrobi. Może nie, bo będę w niedzielę wracał. Co o, nie, Bartek? Bartek nie chce, no to nie robię. Już nie robię. Już koniec. No, już nie. Jak Bartek nie chce, to wszystkich innych mam w nosie. Odesz pada. No w końcu. Idę młotki sprzedawać. Zrób ankietę. Ale to dzisiaj za mało was jest. To Bartek wszystkich przegłosuje. Bartek przegłosował wszystkich. Wolałbym jakąś dziewczynę, ale niech będzie z kim wie. I co byś ty z tą dziewczyną zrobił, Marecki? Oglądał SGG. I wyśmiali Mareckiego. Jak możecie. A ja idę tych kufle od razu zrobię. To jest prosta akurat. Chociaż nie, bo tu miód potrzeba. Kurde, mamy miód? Nie mamy jeszcze ula nawet. Chyba nawet odblokowanego. Ale to ja kupię, bo tam plastry miodu chyba. Dobrze. Co my tu mamy? Ruda mięci, sztabka. Ja się tu... Hobbita.
Dabian, tylko wyłącz mikrofon, Marecki pisze. Okej, okay, to można. Rafik. Tak? Daj mi kasy. Ile? Ja teraz haracz biorę. Nie wiem, idę po kury. Sztabka miedzi. O, dobra, to gość to trochę jest. Ty jesteś. A czynę mamy? Tylko na razie widzę, że nie. Bo miedzi to mam trochę jeszcze. Rafiku. Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy polach, biegam. Ja jestem przy studni. Spotkamy się kiedyś przy studni. Koło będzie zielono. Gwarancja do studni, a potem się nie znamy. Czyli by się czyna jeszcze przydało. Było nawet... A to w ogóle znacie ten wiersz? Spotkamy się kiedyś u studni, w koło będzie zielono. Nasze żony będą odświętnie ubrane, nawet wódkę wypić pozwolą. Gdzie ty jesteś? No jestem przy studni i cię nie ma. No chyba, że jesteś jakąś kobitą. A, jestem przy studni. Jesteś. Schował ile tych monet się, kurde, że kobitą. No. Co? Ile tych monet chcesz? Nie wiem, po ile są kury. Dawaj wszystko, co masz. Potem dostaniesz resztę. Daj mi z 500, to ci resztę przyniosę. Trzymaj. Dobra. Bóg zapłać. Idę. Masz ponad 500. Tak, mam 600 coś. Co miałem to zrobić tu? Marecki to ten, co live robi. Oho, on to ile live'ów robi. No. A właśnie, Marecki, jak jesteś, to powiedz, czy ty ten używasz jeszcze tego swojego testera? Idzie po górę, będzie rosło. No właśnie, gdzie ja mogę kupić kury? Tam były świnie. Czy tutaj w naszym mieście są kury? Pamiętacie może? Tam gdzieś tu łażą. Tam można. Dobra, to idę na razie sprawdzę tą naszą wiochę. Tutaj pobliską. O, znowu. Kastowi są kury. Nie Marecki, tylko Pato Streamer robi. Kto biega po wiosce? Kto jest w wiosce? Oprócz ja, jeszcze mnie. Ale Damian... ja nie ma wiosce. Słucham? Bo idę młotki robić. Ja jestem 200 metrów od. Bo trzeba worek zrobić. Tym tutaj, bo nam nie obsieją pól. Dobra, a ja tam ten worek jeden. Ale już im brakuje worków. Słuchajcie. Szyni tutaj nie ma. Oszkurna. Spadaj ode mnie. Są worki. Coś się goni? Tak, byczek. Fernando. Ma Marecki swój kanał, ale on tam nie... Ja pierdzielę, no niech cię szlak. Zaraz zobaczymy, jakieś torby oni chcą. Jakie oni mogą chcieć torby? A, jeszcze coś nowego wjechało. A tu jeszcze wjechało. Rolnik, aj. Rolnik. Nie, no Marecki kanał swój ma chyba. Czy to znaczy, ma kanał Marecki, ale tam... Chłop się obija i nic tam prawie nie wrzuca. Nie ma motywacji. Ma motywację. No nie widać. Dobra, idę młotki sprzedawać. W ogóle właśnie. Co zrobię? Aha, bo ty, Adam, coś mówisz o tych workach, tak? No, już próbuję to ogarnąć. Nie, no ja teraz w Piastowie jestem, bo idę młotki sprzedawać.
4 razy 4, 16. Ile ty masz pieniędzy? A, dwie skóry i lniana tkanina. A my już te tkaniny będziemy mieć jakoś? No, przecież len już mieliśmy. Nie wiem, tam chyba coś powinno być z tego. Ode mnie. Macie sakwę małe? A ta z ten, jak ona się nazywa? Latarenka to gdzie ona jest do produkcji? W warsztacie. A, w warsztacie. Dobra, można wrzucam, tak przy ręku. Zrobiłem 4 małe sakwy, po jednej dla każdego. Wrzucam w tym, w szwalni. Czekaj, małe sakwy mówisz? Słucham? Małe sakwy, czy ja to mam? No. Tak, małą sakwę już mam. A, to sobie zrobił. Ja pomyślałem o wszystkich. A to już było dawno, dawno temu. No, no to mówię, sobie zrobił, ja pomyślałem o wszystkich. Ja tylko 3 kilo daję. Ale zawsze 3 kilo. No zawsze. A właśnie, a do następnego ile trzeba? Mieć odblokowanego. Wziąłeś sobie, Paweł? Wziąłem. No. Dziękuję. Proszę cię uprzejmie. Ja przynajmniej myślę o kolegach. Ojej, też pomyślałem, ale wtedy nie było materiałów. Dobrze, dobrze. Zobaczcie, jak się poczuł. Ja to lubię tak ludzi. Tak. Taka szpileczka. Szpileczka, tak. A, no to udało się. Lubię, jak się tłumaczą. A, to tak jak mieliśmy jeden odcinek, że wszyscy się odbijają. Nie, 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 każdy coś robi. Coś chciałem, to... Kurde, tylko nie wiem właśnie o co chodzi teraz w tym zarządzaniu. A nie, dobrze, łowiectwo. Tutaj brakuje w chacie rybackiej narzędzia i w kuchni zasobów. Dobra, to tego im tylko brakuje. Dobra, to ja idę po kury teraz już. A ja idę dalej młotki robić. Powiem ci, Rafik, nawet kupując u nich sztabki, no, jesteś 55 na plusie. No ale po co mieć 55 na plusie, jak można być 100% na plusie? Marecki Games YouTube to był kanał, dlatego mi się zdawało, że to ten Marecki. Nie, Marecki to jest jako Marecki. Z tym jajkiem w logo. No ale Rafik, tu zanim ogarniesz te sztabki, no, to, ile, to ci 3 odcinki zejdzie, nie? Jak? Ja już 12 młotków sprzedałem. Co ty gadasz? To ile ty masz pieniędzy? Miałem 1000 i dałem Adamowi ponad 500. A teraz ile masz? No teraz mam 400 coś. Czemu jestem przeciążony? Kieszenie pełne złota. Szukam kur. No ja właśnie teraz będę robił 11 młotków. Kurde. Nie ma tu kur? No to może chociaż jajko. Co to za budynek w ogóle jest? Ciekawy. O, wlazłem do wanny. Jaka zajebista skrzynia tutaj w jednym z domów jest. Ciężka skrzynia się nazywa. Taka okuta. Chcesz kupić wygląd jakby szukał, żeby zajumać. Wygląda jakbyś... No szukam tych kur. Ale nie wiem, wiesz, wlazłem do domu, bo może ktoś by mi odpowiedział. A to ty kur szukasz? Co? Kur szukasz? Tak, kur z kur wielu. A nie, to rosół jest z kur wielu. Kurnik.
gdzieś tu widziałem kurnik. Biegam po tej... Kurnik jest, jak masz, wyjdziesz, czekaj, bo ty tu jesteś fioletowy, nie? Mam. No właśnie chyba doszedłem, bo tutaj widzę, że jakiś drób biega, jakieś gęsi. Po prawej stronie masz. Czekaj. A, bo tutaj masz ten, jest gdzieś na mapie zaznaczone. No weź sobie na mapie zwierzęta hodowlane i tam wyjdzie. Jest, hodowla zwierząt. Zwierzę hodowlane nad Wisłą, podać odgłos. Nie. No wziąłem Hodowla zwierząt, masz kurnik. Ja nie mam, wiesz? Czekaj. Mi się na mapie nie pokazuje. Jak masz Piastowie, nie? No. Nad Piastowią masz ten taki księżyc jakby, C. No. Tej wody, no to jest zaraz po lewej stronie. Oj, właśnie tam idziesz, prosto. Nie, to jest nasz kurnik, drogi Damianie. Aha, to jest nasz kurnik. I ten fioletowy to jest nasza wioska. Aha, dobra. Tak, i to jest oznaczone nasze kurniki. No to ja dałem. I trafiłeś do własnego kurnika. No życie. No chyba, że kupimy gęsi, słuchajcie, ale z gęsi... Ale z gęsi pióra są tego. No. No to nie, no to tu widzę, że są gęsi. Aha, ten model nie ma, no to... Temu już wykupiłem wszystko. A coś tutaj się zbagowało, bagu. Nie ma kur. Piastowi. Możesz chyba bodajże każdego z mieszkańców zapytać, gdzie co znaleźć i oni ci powiedzą. A widzisz. Jak nie pijesz, to myślisz. Taki żarcik. Dobra, sprzedałem młotki wszystkie. Ile masz kasy? A nie dużo. Tak, nie dużo. Mogę znaleźć. 1500. Zwierzęta hodowlane, kury. No to chyba na razie najwięcej z nas wszystkich. Nic nie dostaniecie. Tylko, że już nie ma komu sprzedawać, bo oni pieniędzy nie mają. Możesz, tam. Jak daleko muszę iść. No dobra, to idziemy o tych skałek. A co ty, kur szukasz? To ja tu zaraz znajdę kury w Piastowie. No to możesz kupić kury nie, od razu. W Piastowie nie kupisz kur. Już się dowiedziałem. Tak. Drogi Damianie, już się dowiedziałem. Tylko... Ale gęsi mogę kupić. No ale właśnie gęsi nie chcemy. Z gęsi z piór są dobre te profity. Gęsi z piór? Czy pióra z gęsi? To jest jedno i to samo. Dobra, gdzie jestem? Kurde, bo ja gdzieś tu wylazłem. A, tu jestem, dobra. I muszę iść do skałek. O, dom jest odblokowany. Ten największy. Aha, ja dobra. Idę te kufle robić. To ja się przeprowadzam. Będziemy pić? Nie. No to... Osiem... Idź, głucho. 6. Nią. A można stary budynek zburzyć i sobie postawić jakiś nowy? Chyba można. Dobra, kłótnie potrzebuję stąd. Porozmawiaj z... Skałki tam. Królicza, księżniczka, gdzie to jest? Zostawiłem lajka taktycznego, bardzo dziękuję, bardzo. Za taktyczne lajki.
Gdzie jestem w ogóle? Tutaj jestem. Dobra, to pójdziemy teraz na skróty, chociaż mówią, że kto drogi skraca, do domu nie wraca. No ale już. Napijmy się. Ale leje. Okej. Okay. Dobra. Zawody w piciu? Jakie tutaj jelenie na rykowisku. Ja tylko nie chciał tutaj się na wilki nadziać. Skałki. Wiecie, tam są. Ale duża ta mapa jest. Się biegnie i biegnie. No. Kurczę, a ciekawe, kiedy będzie mieć konia. Jak robi koń? Icha. No, z koniem to można oszukiwać troszeczkę tutaj. A tu jest jakaś jaskinia. Pewnie już. Trzymaj się, Bartek, na razie. No, trzymaj się. Dobrej nocy, Bartek. Trzymaj się, Bartek. Siema, siema. Dobra, jeszcze cztery kufle mam znaleźć. Gdzie ja tutaj, kurde, idę? A ten co on tu ma? O. Jakiś patyk? Tu mnie jeszcze nie było. Cześć, Michu. No, trzymaj się, Michu. Trzymaj się, Michu. No, trzymaj się. A, tutaj jakiś kolo sobie ryje. Coś jest? Nie. O, następne. To w czuł żelaza tutaj jest. Jakaże. O, gdzie ja wylazłem? Na skałki. Ja pierdziel, jak się z tego czatu wychodzi. A, w skałkach wylazłem. Dobra. A tam są ci. A tu jest jakieś przejście, coś? A, tutaj jest most. Dobra, to idziemy. Dobra, szukamy teraz kur. Kury, 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 kur, 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 kur. Ja kufli szukam. Tam to chyba już za daleko idę. Tak. Tu są skałki. Ale fajnie jest ta miejscowość zrobiona w tych skałkach. Nie byłeś tam jeszcze? Nie. Bo ja się wioską zajmowałem, kiedy wybiegaliście po obcych landach. A. No cóż. No cóż.
Porób zdjęcia. O właśnie, przypominasz o zdjęciach, trzeba zdjęcie zrobić. To są osły. 600, ale nie możemy kupić osłów. Osła, osłów. A gdzie są kury? Gdzie to ten Czekaj. Gdzie mogę znaleźć kury? Skałki. No to przecież jestem w skałkach, ty kurde kobito. No to ci dała wskazówkę. No. Co za kobita. Nie no, całą wieś przeszedłem i tu żadnych kur nie ma. Normalnie kur Warszawa nie hoduje. Chyba, że tam jeszcze. Tutaj kur... O, są kury! Jest, kurlo! Hip, hip, hura! Samica, bierzemy. Co? A kogucika nie? No poczekaj. Kurnik. Pyk. Przypisz. Kupione. Teraz tak, co tu jest? Jeszcze jedną. Kurnik. Przypisz. Dobra, gdzie jest kogut? Jest samica, samica. Ja szukam koguta. Wystarczy jeden facet na to gremium. No wiem. Szatan nie kogut, nie? Rafik tam dobry jest, herbatnik. Ale tu... Musiał, no kurde, musiał. Ale co, czułeś Rafik, że się coś zbliża? Jest kogut, jest kogut. Biorę koguta. Dobra. Jest, jest kogut kupiony. Sól. Kupimy też małego kurczaczka. I tutaj jest jeszcze mały kurczaczek. A, stać mnie jeszcze, to wezmę. Będziemy mieli jajek sporo. Ja szukam dalej tych. Słuchajcie, Max, praktycznie mamy cały kurnik zapełniony. No to pięknie. Za te pieniądze, co mi dał Rafik, to kurde, tyle nakupowałem, że oni już nie mają żadnych kur, a my mamy. Ze sklepu Koła Fortuny wybieram. Pomógłby mi ktoś kufle szukać. A jakie, gdzie szukać? Co szukać? Piastowi. A co znaczy szukać kufle? No bo Damian się założył, że dużo wypije. Nie, że dużo wypije, tylko... Gdzie ten chłop jest? On ma... Gdzie to on jest? Co on tu ma? Sztabki. Muszę znaleźć chłopa, gdzie ma sztabki w domu. Jak się teraz wstaje, kurde. A, X. Mamy, ja kupiłem tych kur, ale jest jeden problem. No. Trzeba je nakarmić. A tu koleś normalnie lewituje, co za chłop. Czyli owiec cały czas potrzebny. No, teoretycznie mieli tam zasiać, o. Potrzebuję podwózki. 140 chcesz do Piastowi? Goń się, kurde. Mendo jedna. Tak, 140 jest do Piastowi. A, tutaj tym mieszkańcom pomożemy. Dobra, zarządzanie.
Pokaż mi tu. Potrzebuję, nie tu. Kogo my byśmy tu potrzebowali? Gdzie to jest? Gdzie ten chłop ma chatę? Rafik, ty wiesz, gdzie ma chłop chatę, ten co ma ten? Urnika. Który? Ten co, no, ten ma sztabki? Urnika. Nie mam zielonego pojęcia. Rafik, czy do tego kompostownika to wystarczy wrzucać coś, co się chce i to się zrobi na zgliniznę? Tak, tak. Trzeba ten kompostownik zapełnić do pełna, z tego co zauważyłem. A do niego wchodzi, nie pamiętam, czy 1000 coś, czy 6000. 36 kilo. 30 kilogramów. O, czegoś. Nowy mieszkaniec. To ma, stój. No. Ktoś kogoś zatrudnił? Ja zatrudniłem. O. Przepisz dom. Dobra. Gdzie to jest? Do kuźni. Będzie wam mógł robić... te sztabki złota, które robicie, czy tam miedzi. Kuźnia. A, tylko młot będzie potrzebował. Chyba, gdzie tu brak zadań? A, edytuj zadania. A to nie opłaca się brać tych do kuźni. Lepiej samemu. Damian, chcesz, żeby on ci robił też te młotki? No, może robić. Tylko trzeba mu będzie dostarczać, wiesz, miedź, nie? Dobra. To masz miedziany młotek i sztabki miedzi ma robić. No, na razie to ja muszę znaleźć. O, kufel znalazłem. To Paweł, szukasz? Młoty. Patrzę, co jeszcze mogę wrzucić do tego. Ale chyba wszystko, dobra. No bo widzę, że patyki tu schodzą na pniu. No właśnie, tak widzę też. Zaraz zobaczę i najwyżej zwiększę. Okej. Okay. Damian, to ma 70% robić sztabek miedzi, żeby ci tam chociaż je wytapiał i 30% na młotki ustawiłem. No dobra, spoko. Coś to się będzie to potem zmieniało. I teraz tak, chcecie patyków dużo? No widzę z tego, no jak ja tak zbieram 400, 800 czy coś, no to za chwilę ten schodzi, więc widzę, że jest to wykorzystywane. Dobycie, drewutnia. Jak ja mam tu przejść? No niby... Aha, tutaj w ogóle nie jest. O Jezus. Jeszcze pokaż mi tą drewutnię. Nie tą. Pierwszą. Patyki. 40% ma ustawione w jednym na patyki. A gdzie on je składuje? Bo może gdzieś one są. Powinien do magazynu. W magazynie musiałoby być. Bo tak słabo właśnie idzie tam uzupełnianie. No dobra, no to czekajcie, to ja zajdę trochę na przykład z desek i dodam mu jeszcze. Mouth's dry. Dobra. Teoretycznie ją. I teraz tak, chata myśliwska. A można by jeszcze na myśliwych tutaj im dać. Chodź tu.
kolejny mieszkaniec. A jeszcze muszę zatrudnić jedną kobietę, już widzę, już będzie. Tutaj dajmy ją do chaty myśliwskiej. Amelia. Okej. Okay. Pokaż mi ją. Amelia musi jeszcze mieć dom. I need to drink something. Dobra, i ona już tam resztę powinna mieć. I jeszcze tą. Dobra, to ona już będzie na roli. Ten jeszcze jeden kufel może być. Radosława, wolne miejsce, pyk. Tu praca, kurnik. O, będziesz hodowcą. Kur. Dobra, wszystkich zatrudniłem tutaj z tego. No to fajnie. No i co? Ale chcielibyście chcieli spać. O. A, bo zaraz będzie lato. I haven't been drinking enough today. Ja muszę sobie ognisko sam zrobić. Dobra, mam 5 kufli. Co, idziemy, słuchajcie, spać, bo ja mam zrobić ognisko, czy mogę dobiec jeszcze do wiochy? Biegnij. Gdzie jestem w ogóle? Okej, to ja chcę dalej tam być. Marecki też idzie spać. Kurde, wszyscy idą spać. Ludzie. To są tak zimno. Marecki idzie spać. No tak, 22 wypiła, no to... No tak. A co, jutro do pracy idzie? No wolnego chyba nie ma, nie? O, no. Właśnie my poszliśmy spać automatem. No. Dobra, idę do karczmy. Oddać resztę tych kufli. No to się wszyscy wyspali. No, całą porę roku. No dobra, idę zobaczyć, słuchajcie, to co tutaj zmajstrowałem zdalnie. Był seks zdalny? Ale uchachałeś tutaj, kolegę. Raz się do Rafika nie przyczepił. Ale słuchajcie, jak pięknie wygląda ten... Kurnik. O, dobra. Ciekawe, czy już jakieś jajka będą. Patyki. A ktoś sztabkę brązu zostawił. Jabłuszka są do zebrania. Pyk. I gruszeczki są do zebrania. I co tu są? Wisienki są do zebrania. Zebrałem. Zaraz tam zaniosę do tego. I śliweczki. To ty tak po jednym? Rafik, dałeś? Po jednym drzewie dałem. Ale będzie trzeba ogółem zrobić po prostu troszeczkę więcej tego. Dobra, jabłka tu. Gruszka tu. Gdzie są wiśnie? Wiśnia. Ale wiśnia z ciebie. Okej, okay. Już są, owoce są w tym. Tylko teraz tak, nie mamy żarcia dla... Właśnie, a jak ten, jak te pola? Pszenicę można kosić. Len można kosić. A gdzie owies? A tu jest chyba owies. Owies jeszcze o, nie jest. O, coś dla mnie, zawody w piciu. Dobra, muszę iść trochę. Rafik, jesteś może. Kto jest Piastowi? Ja. Bo potrzebujemy jednak trochę kupić albo owsa, albo paszy. Bo nie mamy chyba. To za chwilę, bo ja ogarniam tu zadanie.
Kurde, nie zdążyłem. A kury nie mają co jeść. Kurde, a jajeczniczkę by się zjadło. Dobra, patyki. A pozjadłem jajecznicę. Gdzie te patyki są? Pouzupełniałem troszkę. Dobra. Zabrać gnój. Jestem pijany. O matku. I'm not drunk, you are drunk. Ale jestem nawalony, ludzie. Iść nie mogę. Gnój jest. Tak. O kim ty teraz mówisz, Adam? Dobra, ciekawe, czy koszą? Jeszcze nie koszą. Nie, już zaczęli kosić. Dobrze. Nie, nie obijają się, słuchajcie. Dobrze jest. Dobra, a teraz tak. Jestem ciekawy jednej rzeczy. Nie. Jeszcze jedno mam. O kurczę, i też paszy nie ma dla świń. W ogóle nie ma paszy. A co ona, świnki jedzą? Też pasz, po prostu to jest jedna pasza dla wszystkich. Rafi, masz jeszcze kasę? Oczywiście, że idę, tak. Idę po kasę. Co? Tak, okay. Za chwilę ten. Ja tutaj po prostu wziąłbym od Damiana, ale Damian mi się nie nawinął jeszcze. A muszę, wiesz... Lecę po prostu po żarcie dla zwierząt. A gdzie ty, Adam, jesteś? Ja? No, raz? Tak. Na wylocie. To u mnie w tym, w domku, w skrzyni powinieneś znaleźć kasę. O, biorę też. Kurde, ja tutaj was pogonię teraz, kurde. Będę od was donaty zbierał. Dajcie, bo muszę plaster miodu ogarnąć. Dobra, zajrzałem do ciebie. Dobra, zostawię ci troszkę. Wezmę 150. Dobra. O, dobra. I biegnę po paszę. Będzie miód? Z czego robi się pasza? Aż zobaczę. Owiec. Owiec. Tylko z owsa? Czy coś jeszcze jest potrzebne? Oj, nie pamiętam się jeszcze z czegoś. Musisz zobaczyć, ale na pewno owiec. Ale czy coś jeszcze, to tego nie pamiętam. Ta prawa pasza. Ziarno owsa, ziarno żyta i słoma. Aha. Żyta mamy też. Słomy też mamy w ciul. To biegnę tylko, bo może wiesz, więcej kupię owsa. Po prostu. I po prostu wezmę i zrobię więcej. Za te pieniądze. Oszczędność. Ja pierdziele. Damian chyba wszystkich opróżnił z kasy. No. Co, nikt już tam nic nie ma? Wie ktoś, multimedialny jest już też na konsolę? A nie wiem. Damian, wiesz może, czy multik jest na konsolę? A nie wiem. Czemu ja nie mogę z nim pogadać? A. Ja nigdy nie miałem konsoli nawet. Owies, jest owies. Dobra, to kupię maksymalnie owsa.
Have a good day. Dobra, lecimy do domu. A więcej nie ma. Żegnaj. Polak w top 10 wyborów na Mistera Super National. To się jeszcze wydało. To jutro poczekaj. Co tam potrzebujecie? Już nic. Obejdzie się. No bo jestem Damian... w Piastowi. Mogę coś kupić. Ja już też Damian kasy natrzepał. Włócznia rybacka. O to weź, możesz włócznię zrobić. Ale rybacka, z czego się robi włócznię rybacką? Wiesz co, tam było jakieś chyba z nici lnianej i patyków czegoś w tym warsztacie też tam, czy gdzieś tam to się robi. Ale to jest 3 włócznie rybackie, damy tyle rady? Ale ty kupujesz? Nie, to trzeba zrobić, tylko tam trzeba nici. Nie, bo jest ten. 149 monet, 1 okoń i 140 reputacji. Brać to? Ziarno. A dobra, nie biorę. No. Okej. Okay. Idź mi stąd. Przeganiam. Ciekawe. Ja mam w domu, kurde, ruszt? Od kiedy? Też mam. 66 to... kupiłem owsa i mogę tylko 9 ziaren owsa zrobić? Aha, czyli to też zmienili, z tego wychodzi. Tak, bo ja też mam ruszt w domu. Bo kiedyś był kociołek. Czyli teraz tak. Mamy grilla po prostu. Tak. Dokładnie. Nie, mam 120, ale tam jest dziwne to. Jeszcze ziarno żyta muszę skołować. Ziarno żyta. Ale ziarno żyta przecież mamy. Tak, wciul, więc ja sobie wezmę setkę. Pyk. I robię. A ty, Damian, co robisz? Czekaj, a czemu nie? Jak to nie mam? Co robisz? Nie wiem właśnie. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł sprzedać u nich. Że mają jakąś kasę. Wątpię. Mówisz, wątpisz, tak? Czy pani coś ma? Dobra, ma 1000 jeszcze. Spoko. Nie, ja idę na chwilę do siebie, bo za ciężki jestem. O, pury. Dobra, kto tu jeszcze chce mi dać kasę? Bo zadania na razie nie skończę, bo... Nie masz. Dobra, idę ich nakarmić. Od tego jeszcze nie brałem. Ja to wypełni. Okej, okay. Świnki mają. No, przeskakuj. To jest kompostownik. Dobra. Aż wypełni koryto. O, tylko 10%, kurde, dla kur wystarczyło. Ja pierdziele, no teraz to mogę być. Królem kasy. Ile masz? Tak? Lepiej nie będę mówił, bo zaraz Adam mnie napadnie. No ile masz? No ja myślę, że ponad 2000. No, masz rację. Zgniliznę mam 18, gdzie to dać? Nowy budynek, gąsiarnia. Adam, gdzie za zgnilizna? Zgnilizna? Do tych, do jak one się nazywają? Do kompostowników możesz dać. Kompostowników, tak. Są koło tutaj. Wiem. No. Koło kur. A ziarna żyta? Ziarno żyta możesz dać tam na polu. Jeszcze po słomę idę. A nie do magazynu żywności? Nie, nie, bo żyto jest potrzebne. Nikt nie korzysta z żyta. Znaczy, żyta będą korzystać, jak będzie potrzebne do zasiania. Ewentualnie do stodoły. Na ten ziarno możesz dać na właśnie na paszę. Dobra, ja się przeprowadzam w takim układzie. Paweł, ty stoisz tutaj przy tym? Tak, tak, już. Gdzie tu by się zamieszkanie zrobić nowe? Tutaj Paweł chyba mieszka. O, no. It's hot.
A tu ktoś pszenicę wrzucił do magazynu, to nie. To tu pszenica nie. To nie ja. Ale słomy muszę wziąć. Właśnie wrzuciłem do stodoły. To już tyle miejsca na inne skrzynie. Kurde, takie małe dzieciątko. Znaczy dzieciątko, moje dzieciątko, Olga. Tak? No właśnie, Rafik, bo my pępkowego nie pili. No masz rację. Czy ja coś tu mam? Wino wiśniowe. A Paweł, o, dwa latka. Kupnego nie postawił, Damian. Co? A Paweł kupnego nie postawił. No. O kuźwa, ale się kręci we łbie już. No to Rafi, ile masz tych monet w końcu? Ponad 2000 ma. Powiedział. Tak? No. Tak. I z tych młotków samych? Samych młotków. No, powiem ci, to jest interes życia normalnie. Ja tych młotków sprzedałem ponad chyba 30 albo więcej. No, to jest naprawdę interes życia. Mhm. Nie czekaj, co ja tu mam. A żelazne będą jeszcze lepsze. Nie opłaca się żelaznych. Nie? Nie. Ja pierdzielę. Po tym winie wiśniowym to kurde, ja prosto nie jestem w stanie iść. Sztabka brązu. A tam co potrzebujesz, też sztabka tego, nie? Cyny. Dobra, czyli jedna sztabka brązu i 6 cyny. Olga powiedziała, że chce konsolę. I kłada. Na komunię. W średniowieczu. Tak. Dobra, gdzie ja to się zabuduję? Co ty, Rafik, lubsze chatę stawiasz? Chcę postawić to wielką chatę. A co ty jesteś, jakiś Rafik czy coś? Nie, rodzinę trzeba powiększyć. Coś będzie tym, tego, dobra, nieważne. Digu, digu. A duża ona jest faktycznie, ta chata? Jest duża. Czekaj, gdzie te domy są? Domy tu i tu. Kto bogatemu zabroni biednie żyć? A, jebać biedę. No. Może tu? Gdzie to było? No właśnie, tak bliżej Adama, co? A ty jest Adam? Nie, a to właśnie... kurwa, jak mi to za chwilę Adam będzie zabudowany. Kurwa, ja se tu wziąłem... Spadaj mi stąd! Won mi, wynocha stąd! Kurde, ci zaraz tu zburzę to wszystko. Max M1! Już, ja ci tu zaraz pogonię, ja pierdzielę, miałem widok mieć. To... Tutaj jak mi deweloper sprzedawał działkę, to może nie będzie nic mi zasłaniało. Ty, ja tu zaraz stworzę plan zagospodarowania przestrzennego. Co tu jest? Nie można tu umieszczać obiektów? Teren, obszar jest niedostępny, okej. Okay. To Rafik miało być? Sztabka czego? Ceny. I... miedzi, nie? I miedzi. Lniana nić, trzy kłody, dwa kamienie. Lniana nić to, czyli dwie lniane nici. Potrzebuję, no to zrobimy cztery, nie, trzy, dwie lniane nici. Dwa kamienie i dwie kłody. Czyli cztery kamienie, cztery kłody. Dobra. Już swoje M postawiłeś? Stawiam, tylko czym ja młotka nie mam? No możeś posprzedawał wszystkie. Ojej. Najpierw zarobił 2 miliony. Dobra, idę jeszcze młotki sprzedawać. Kurde, jakieś dodatkowe opcje mi się tu pojawiły. A kto w ogóle zaście się tutaj za w ogóle za wioskę się weźmie? Czy to będziecie kasę teraz zarabiać? Zaraz. Zaraz. Drewniane, kamienne. Kurde, ludzie to potrzebują narzędzi, nikt się nie weźmie. Tylko młotki, kurde, młotki. I na handel. Ale jak podatki, to daj, nie? Kurde, do podatków jeszcze daleko. Nie, te ostatnie młotki i robię to. Jedna z jaja robię.
skrzynia. A później pojawi się opcja, kup osadę. Mamy to, dobra. Tak mi jeszcze brakuje. Co to na technologię? A czego im tu brakuje? A u rolników teraz im brakuje toreb. Dobra, idę jakieś torby ogarnąć. Nie tu. Co skóry? Dobra. Lecę po skórę. Co to tam mnie niepokoi o tej godzinie? Z innej beczki. Pozdro, Mariusz, pozdro. Taka cisza. Każdy zajęty swoją robotą. Dokładnie. Tak pewnie zaraz kończymy. Tak, tak, to już do wpół. Dawno mieliśmy skończyć. Ale już tak się dobrze gra, no to jeszcze do tego w pół dojedziemy. Jeszcze takie 5 minut. No tam Adam ci potrzeba, pomóż. Wiesz co, teraz to już ten. No czegoś tam nie mają, czego i tam nie mają. No wiesz co, niby im zrobiłem te worki. Bo oni tutaj brakuje im torby. No niby worki im zrobiłem, wrzuciłem do tego, a teraz znowu jeszcze czegoś im brakuje. A w drewutni. Siekier. Siekiery. A które im dajemy siekiery? Z kamienne czy coś lepszego? Na razie kamienne, no bo jeszcze szkoda chyba na pozostałe, nie? 10 patyków. A może bymy dali kogoś do zbierania tego kamienia? Jest, wiem. Patyki są. Patyki to w drewutni i są. Ale kamienie. I nawet dużo jest patyków już. A kamienie? Czyli już można przestać się zbierać? Paweł najwięcej ich zbiera. Ekwipunek i... czekajcie. Nie ekwipunek. Zarządzanie. Tutaj niby był ktoś w chacie zielarskiej chyba. Nie, nie w chacie zielarskiej. W chacie wydobywczej były patyki. Ja już sobie rozwinąłem żelazny żołądek. Już teraz mogę jeść samo surowe mięso. Też nie. Gdzie się patyki, kurde, kamienie.
Dobra, kamienie to w magazynie zasobów. Ale w chacie wydobywczej widzę. Poczekajcie, to zrobimy. Zmniejszymy glinę. I dodamy właśnie kamieni trochę więcej. Dobra, powinni kamienie zbierać. Okej, okay, w chacie wydobywczej. I siekiery tylko trzeba. Robi ktoś siekierę, czy mam zrobić? No, to na razie mi 3 wyszły siekiery. No dobra, wystarczy, tyle zaraz zrobię. Nie no, to jeszcze zrobię tego trochę. Nie no, też robię. No ale to już będzie na później, nie? No spoko. Odejdziesz, to ja wtedy się dobiję. Patyki. Szkoda, że nie można. Razem. Dobra, już nie musisz robić. Już też mam. O, 3. Daj mi 11, zrobię. No dobra, no to jak widzisz, poczyściliśmy tą sytuację. To daj nam ją tylko wrzucić. No właśnie, też musiałem powrzucać. No. Kamień zostawię, patyki wszystkie tu wrzucę. Siemanko, Peter. Hello, hello. Siema, Peter. Siema, siema. Idę się wody napić. O, mamy nowe młode kurczaczki. Tak, bo też kupiłem. Dobra, chyba wsio. Jeszcze kamienna siekiera 4. Bach. A, jedną sobie jednak wezmę. To mi się kończy zaraz. Jedna. Dobra. Już. Idę zobaczyć jeszcze na pole. Siema, Fansim. Cześć, Fansim. I cześć, Dziunia. I Dziunia. Siema, ojciec. Siema, Fansim. Siema, Dziunia. I siema, Peter. Dobra. Idę. Opela. Już noc zapada. A, no, co innego miałem zrobić? Wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. A i teraz tak, lato mamy, to może... Co można zasiać latem? Niepokój. Marchew na pewno. No to możemy teraz tutaj ogarnąć pole. Które to jest pole trzecie? Dobra, ja muszę na chwilę iść na chatę. O. Dobra. Kury nam się ładnie tam ogarniają, świnie się ogarniają. Co jeszcze im w drewnie brakuje narzędzi? Chyba nie już. Tutaj jest ok. Ja i tak jeszcze zajrzę do wiedzy. Futro to do zasobów, nie? Adam. Futro, tak. A widzisz, kapustę można, marchew tylko na wiosnę, Rafik. Tylko na wiosnę? Marchew, no. Nie, kapustę no, można. Zsialiśmy. No to może coś zmienili, ale latem jest wzrost. To znaczy, że pozmieniali. Cebula, zbiór, burak, wzrost, siew to kapusta.
Możemy kapuchę zasadzić teraz, zasiew znaczy się. Ja ustawiam tutaj jednak na polu trzecim. Pyk, zmień typ, kapucha. O, cześć Piotr Huzar, siemanko. Siema Piotr Huzar. Cześć Piotrek. Pyk. Tutaj się... A, to możemy jeszcze... A, to żeście obsiali to pole, to żem ogarnął. Tak, owiec tutaj rośnie. Tutaj pszenica rośnie. Zasiali górę, ale łowiec, łowiec. Na polu drugim, na polu pierwszym nic. To na polu pierwszym też kapuchę zasiejemy. Na polu pierwszym. A, tu jest jakiś wzrost, dobra. August pierwszy, ambitny. Kapucha. Do drugiej drewutni już też na mnie dużo brakuje. Czekajcie, coś mi tu nie gra. A, tutaj jest obsiana, dobra, tu pszenica rośnie. Do chaty zielarskiej. O, magazyn drugiej żywności trzeba będzie też zrobić. Hodowlę zamienić będzie trzeba. No. Co mamy? Falnia, bo to też by nam się to przydało. A jeszcze... 140 tylko do szwalni mamy. Pierdzielone drzewo znów mnie przygniotło. Ty masz coś na pięku z tymi drzewami. Lecą na ciebie. Lecą na ciebie drzewa. No lecą. Dobrze, słuchajcie. Mareckiego już nie ma. Noc zapadła, to chodźcie na zbiórka. Już, moment. Będziemy kończyć. Zwierzęta poszły spać. Zobaczcie, jak świnie rosną. Marecki no, poszedł spać z kurami. Marecki też poszedł spać. Gdzie idziemy? Przy kurniku gdzieś? Nie, no w standardowym miejscu. Czyli przy studni. Spotkamy się u studni. Musimy tutaj zaaranżować jakoś tutaj ten główny plac nasz. No warto byłoby. No, dobra, nie ma. W sumie to troszeczkę małego się zrobiło. Kogoś brakuje. Już brakuje. Idę. Wiedziałem, że wąsacza nam brakuje. Dobra. To nie brakuje. Dzisiaj szybko poszło i nawet żeśmy trochę rzeczy ogarnęli, nie? No. A mamy pieniądze. Cały plan zeszłego odcinka chyba jest zrobiony, bo kury kupione. Podatki opłacone. Kasy mamy ponad 4 koła chyba. No, no to tak. Świnie się tutaj na ładnie rosną. A czemu, ja mam pytanie, czemu ten tutaj śpi? Do Mostej. Czy on domu nie ma? Nieważne, Rafik. No. Chodź, ja pierdzielę. Rafik se chatę wybudował. Ja nie widzę, że... Jeszcze nie wybudował. Jeszcze trochę, w następnym odcinku dokończę. Rafik będzie płodził następne dziecko. Także jak ktoś Pornhuby te sprawy, to zapraszamy. Bardzo dziękuję. Rafik już młotek ma, czyli będzie walił kobiety. Będzie, nieważne, to nie ma tematu. Znaczy, bardzo miło mi było. Dzięki panowie za dzisiejsze. Dzięki wam serdecznie. Dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję za właśnie za donajciki. Dziękuję za spotkanie. Fajnie, że byliście. Trzymajcie się, dobre. A to poczekaj jeszcze, tak... ja sobie tylko zrobię tę i pewną umiejętność sobie pouzupełniał. A tak informacyjnie, jeżeli chodzi o kasę, to mam 5200. Nie chwal się, na razie, cześć. Na razie. Na razie, hej. Na razie, hej. Dobra. Na razie, hej. No, na łatkach można się robić. No dobra, to teraz może trzeba kasę do jakiegoś banku na procent. O właśnie, Amber szkoda, Gold. Że tu nie ma jakiegoś skarbca. Do Amber Gold. No dobra. Junior we wróblach. Ale Rafi ma przejebane teraz. Dobra, sam tego chciałeś.
Czekaj, co ty z łuku strzelasz? $10,000 za ten draśnięcie Rafika. Lecę. Gdzie to jest? Tu. Nie no, przecież Rafik, nie będę w ciebie strzelał, bo że ty poważny. A gdzie jest Adam? Jest, pan przygląda się, co my robimy. A. Ile tu babek lekarskich? Panie, już praktycznie nic nie mogę zrobić. Okej. No, dobra. Znaczy, dzięki panowie za dziś. No dzięki, po zapis pytam. Dzięki. Zapisz grę. Koop 11 teraz będzie. Tak, przez 11 odcinek. O matka, ale to zleciało. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Blow it up like a volcano.